Ojej, a co tu się stało? Jakieś szkodniki? Halo, jest tu jakiś ogrodnik? Najjaśniejszy panie, nie ma ogrodnika. Budżet państwa nie przewidywał takiego wydatku. Jakie ładne auto! Proszę mi takie kupić! Mój panie, to auto jest bardzo drogie, a ja nie mam go wpisanego w budżecie. Truskaweczki, mniam! Robactwo! Proszę natychmiast zwalczyć te robaki, a w miejsce uszkodzonych truskawek posadzić nowe. Ależ panie, w budżecie było tylko jedno sadzenie truskawek. Nie ma pieniędzy na drugie. Co to jest? Kto tu jest w końcu królem? Ja czy jakiś tam budżet bzdet? Wykonać wszystkie moje polecenia. Zatrudnić ogrodnika, kupić auto, posadzić nowe truskawki. Ależ... Żadne ależ, wykonać natychmiast. Budżet. Co za gość. Budżet. I proszę króla, przecież to weterani. Służyli mężnie waszej królewskiej mości. Byli w misjach pokojowych, a teraz ten... Na początku roku obiecano weteranom podwyżki wojskowych emerytur, a minister skarbu mówi, że nie będzie podwyżek, bo nie ma pieniędzy w budżecie. No, co to znaczy? No właśnie, co to znaczy? Gdzie jest minister skarbu? Natychmiast przywołać! Błagam waszą królewską mość. Proszę ratować honor królestwa i kazać ministrowi skarbu wypłacić zaległe podwyżki. Jestem, wasza wysokość. Czy mogę? Panie ministrze skarbu, no ja się chyba pomyliłem, obsadzając pana na tym stanowisku. Pan nie umie liczyć. Dlaczego weterani wojskowi nie dostali obiecanych podwyżek emerytur, co? Nie dostali, bo to, co w budżecie było przeznaczone na podwyżki emerytur wojskowych, zostało wydane. Jak to wydane? Kto wydał? Kto kazał? Na co zostały wydane? To skandal! Ależ to wasza królewska mość kazał wydać te pieniądze. Na ogrodnika, na nowe truskawki, na wspaniały samochód. Wykonałem polecenie, ale w budżecie zrobiła się dziura. Wydatki przewyższyły dochody i zabrakło pieniędzy na emerytury. Budżet. Kurczę. A co to jest ten budżet? Królu, pozwól, że ci wyjaśnię. Budżet państwa jest planem finansowym, uwzględniającym planowane dochody i wydatki. Kiedy oczekiwany dochód jest równy zamierzonym wydatkom, to mówimy, że budżet jest zrównoważony. Kiedy dochód jest większy od wydatków, to ta różnica jest nadwyżką. Kiedy z kolei wydatki są większe od dochodów, różnicę taką nazywa się deficytem budżetowym lub też potocznie dziurą w budżecie. I to właśnie chciał powiedzieć ci twój minister skarbu. Ale ja chciałem mieć to auto! Drogi królu, kiedy minister skarbu będzie planował przyszłoroczny budżet, proszę aktywnie włączyć się w jego tworzenie. Dobre opracowanie budżetu państwa to jedno z najważniejszych zadań rządu. Musicie wspólnie ocenić, jakie mogą być wpływy i jakie są najpilniejsze wydatki państwa. Być może uzyskacie nadwyżkę, która pozwoli na zakup tego samochodu. Prawda? Przecież chyba król taki jak ja ma prawo używać luksusowej limuzyny, co? Jak najbardziej, ale najpierw trzeba to zaplanować. A będę umiał? Królu, każdy rozsądny człowiek planuje budżet. Każdy? No tak. Proszę spotkać się na przykład z wynalazcą. Jestem pewny, że on też planuje swój budżet. Generale, umów mnie z wynalazcą. Bardzo proszę, wasza wysokość. Robimy to mniej więcej tak.
Moja żona zarabia 800 mońków miesięcznie. Ja zarabiam 1200, więc razem mamy 2000 mońków. Za mieszkanie płacimy 500 mońków. Opłaty zabierają nam od 100 do 300 mońków miesięcznie. No zimą więcej, bo płacimy za ogrzewanie domu. I telefon 120, ubezpieczenie 200. Odpoczynek i rozrywka. No zwykle 100 mońków. Ale w wakacje wydajemy znacznie więcej, bo jedziemy ze żoną na Ibizę. Stąd i mały deficyt w te miesiące. Znaczy dziura? Tak, ale pokrywamy go z wcześniejszych oszczędności, więc nie ma problemu. I na zdrowie. Na zdrowie wydajemy jakieś 300 miesięcznie. O, no i w skali roku możemy zaoszczędzić około 6000 mońków, czyli 1/4 naszego dochodu. No w sumie jest nam dobrze. No tak, dziękuję bardzo. No bardzo to pouczające. Panowie, czas na zamek, do pracy. Panie Lotzi, toż to łatwe, ten cały budżet. Budżet rodzinny wymaga staranności i rozsądku. Budżet państwa jest znacznie bardziej skomplikowany, ale od czego masz ministrów? Oni z pewnością ci pomogą. Ty musisz tylko przypilnować całości. Oczywiście. Samochód czeka, jaśnie panie? Nie, proszę wezwać karocę, moją ulubioną tę z gryfikami. A samochód? A samochód odwiezie panów, po czym zostanie sprzedany. Aha, proszę nie sadzić truskawek. Ale ogrodnik? Ogrodnika możemy zatrudnić na pół etatu.